przed nami dyskusja już za moment. Debaty prezydenckie na antenie Polskiego Radia PIK. Debata z kandydatami na urząd prezydenta Grudziądza. Prezentacja programów, odpowiedzi na pytania i dyskusja. Debata prezydencka w Grudziądzu. Do tej pory bezrobocie i Grudziądz to był taki niechlubny, do tej pory, do niedawna, niechlubny przykład na mapie naszego regionu. Teraz trzeba powiedzieć obiektywnie, tak jest, że bezrobocie spadło, ale to nadal jest problem, nadal problem miasta. No i chciałybyśmy właśnie w tej rundzie o tym podyskutować. Co zrobić, ażeby te bezrobocie zbliżało się do średniej krajowej? Czyli powinno spaść o 5% mniej więcej, prawda? Bo teraz jest na poziomie prawie 17%. Takie są chyba najnowsze dane, tak państwo. Pani Joanna Wiśniewska kiwa głową, że nie, w związku z tym zaczniemy może od pani. Zaledwie 2 dni temu, proszę państwa, w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 150 osób. Także jestem ciekawa tego wskaźnika w listopadzie, ponieważ skończyły się roboty publiczne. Tak chciałabym wskazać, także jestem ciekawa, czekam na wskaźnik z listopada. Czyli pani zdaniem się podwyższyło trochę? Myślę, że w listopadzie się podwyższy, proszę panią, tak jak pani zasugerowała, ponieważ no 150 osób to jest dość sporo. Chyba że zostaną wprowadzone kolejne roboty publiczne i zatrudnione będą osoby. Wiem, że są w tej chwili zatrudnione osoby do końca tego roku jako pomoc między innymi w urzędach miasta. Proszę państwa, przewidujemy na tę dyskusję około 15 minut. Tak więc mikrofony w dłonie poprosimy. I umawiamy się tak, my już nie będziemy musiały z Magdą Jasińską państwa wywoływać. Proszę po prostu swobodnie ze sobą rozmawiać, ale my będziemy pilnować. Tak, i będziemy państwa przedstawiać. Pan prezydent Robert Malinowski. Odpowiedź pewnie. Szanowni państwo, no raczej nie odpowiedź, tylko informacja, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Rozmawiamy 6 listopada, informacje o bezrobociu są oficjalne z końca września. Za chwilę będą z końca października. Na koniec października bezrobocie jest 15,8%. Na koniec września było 16,0%. Bez pracy jest około 5500 osób zarejestrowanych w urzędzie. Przyszedłem do pracy, było bezrobocie 25,8%. W tej chwili jest o 10% spadło, to jest o około 40%. O około 40% spadło to bezrobocie. Grudziądz ma, mówię cyframi i liczbami oficjalnymi, takie, które są w tej chwili wszędzie osiągalne. Grudziądz ma oczywiście największy spadek bezrobociu w całej Polsce po Świnoujściu. Po Świnoujściu. Przykładowo są miasta w naszym województwie o podobnej strukturze jak Włocławek, które mają nieco wyższe bezrobocie w tej chwili, bo chyba około 20%. Uważam, że te działania, które czynimy, a więc to, co czyni miasto i to, co czyni Urząd Pracy, czyli instytucja powołana do walki z bezrobociem, są działaniami adekwatnymi, one się sprawdzają. To znaczy, są bezpośrednio kierowane pomoc do bezrobotnych, są kursy, szkolenia, są dofinansowania stanowisk pracy dla pracodawców, a działania miasta, oddanie trasy średnicowej, działania związane, strefa jest w tej chwili zajęta w 65%, strefa ekonomiczna. Oczywiście marzy się każdemu z nas, mnie na pewno, żeby była w 100%. Nie tylko nowi inwestorzy, ale rozbudowują i rozwijają się istniejący. Firmy jak Fischer Caravel, która jest w dzielnicy przemysłowej rząd Mniszek, zatrudniła na przykład 420 do 700 osób. Rozwijają się jeszcze inne firmy grudziąckie, które są na naszym rynku. Pani Joanna Wiśniewska. Bo pan prezydent rozwinął się, może nie starczyć czasu. Ja tak od razu się odniosę do tego, co pan prezydent mówił. Faktycznie, od kiedy pan jest tutaj w urzędzie, nawet w 2008 roku był taki spadek bezrobocia właśnie w tych miesiącach. I też w zależności od tego, jak wygląda jesień, jak długo są liście, czy przychodzi zima, czy kiedy przychodzi odśnieżanie, trzeba zatrudniać o takie osoby. Jeżeli są pieniądze oczywiście tutaj w Urzędzie Pracy, to są roboty publiczne. Warto o tym wspomnieć. Faktycznie, to jest taki w pana kadencji drugi spadek bezrobocia. Odnośnie tych firm, które powstały w Grudziądzu, na przykład Fischer Caravel, to są odległe lata, bodajże 2001 rok. Ja pracowałam, to była moja pierwsza praca, jaką podjęłam, na szwalni, wśród właśnie pracownic szwalni i część osób, ponieważ wówczas spółdzielnia Solidarność upadała, zawiązały się między innymi Vigo Well, teraz Wadein i Fischer Caravel i kobiety, które zostały zwolnione, zyskiwały od razu zatrudnienie
w tamtym zakładzie i przychodziły i pokazywały, jak wyglądają ich ręce i przychodziły i pokazywały, jak wyglądają ich brzuchy, gdzie owijały się taśmą plastikową, bo miały pozażynane brzuchy. Tak wygląda praca między innymi wyglądała w tych zakładach, bo to były tamte czasy. Na dzisiaj w moim komitecie między innymi jest jedna osoba zatrudniona. Pracuje po 12, 14 i 16 godzin w tej firmie. Ma powykręcane ręce i to jest bardzo ciężka praca. To jest osoba, która owdowiała i ma dzieci. Także warto też spojrzeć z tego ratusza troszeczkę niżej, czyli zejść na chodniki, nie tylko nad Wisłę, na te piękne widoki, które mamy. I bardzo panu prezydentowi dziękujemy, bo jestem również dumna z tego, że mamy takie piękne spiksza i zostały one w końcu docenione i oświetlone. Ale warto zwrócić uwagę również na te osoby pracujące, których jest w naszym mieście najwięcej, bo struktura społeczna w naszym mieście, proszę państwa, wygląda w ten sposób, że mamy bardzo mało przedsiębiorców, a ci mniejsi zostali wykończeni przez remont ulic Legionów i Wybickiego. Wiele osób do mnie się zgłasza, to moje koleżanki między innymi mają punkty, które mówią o tym, że gdyby nie stali klienci, to dawno by upadły. Część Wiśniewski, przepraszam, ale musimy troszeczkę poregulować tę dyskusję. Nie, słychać mnie. Proszę państwa, no, prawda jest taka, że pan prezydent nas tutaj zasypuje różnymi liczbami, z których no, grudziądzanie najnormalniej w świecie się śmieją, ponieważ one nijak się mają do rzeczywistości. Ja uważam, że w czasie kadencji pana Roberta Malinowskiego w Grudziądzu więcej miejsc pracy ubyło niż przybyło, a bezrobocie to jest, proszę państwa, zależy tylko i wyłącznie od inwestorów i od miejsc pracy. W inny sposób się tego nie tworzy. Ja zaraz państwu powiem o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Otóż oprócz faktycznego bezrobocia, z którym mamy do czynienia w Grudziądzu mamy ogromny obszar pracy pozornej, gdzie ludzie pracują po 5-6 razy na niekończących się wiecznych stażach. To jest normalna praktyka, gdzie ogromna ilość Grudziądzan, ośmielę się powiedzieć, być może większość, pracuje za najniższą pensję krajową. Tak to wygląda. To jest zagłębie najtańszej siły roboczej w tym województwie i w Polsce. I jednocześnie żyjemy w mieście, gdzie poziom emigracji zarobkowej, głównie za granicę, jest relatywnie największy i to o 2-2,5 raza w stosunku do innych miast. Miasto w ogóle nie prowadzi nawet badań w tym zakresie, ale w Grudziądzu trudno znaleźć rodzinę, której by ten problem nie dotknął. I to jest ogromny problem Grudziądza. Za moment pewnie pan prezydent odpowie na te pytania. Tu samotne matki i tak dalej. Nie ma takiej odwagi pani Mariola Sokołowska, już się zgłasza. Mój głos w dyskusji będzie dotyczył tego, jak pomóc, jak zmniejszyć bezrobocie. Dzisiaj spotykamy wielu dyrektorów zakładów pracy, kierowników, osoby, które budują atmosferę w danym zakładzie pracy. I co jest najdziwniejsze, nie chcą już współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ ta forma zatrudnienia nie buduje atmosfery i nie buduje efektywności pracy. Każdy, kto pracuje przez kilka miesięcy tylko i wie, że na jego miejsce czeka następna osoba, nigdy nie będzie doskonałym pracownikiem. Każdy pracownik chce się rozwijać, chce mieć perspektywy, chce wiedzieć, że jeśli podniesie swoje kwalifikacje, to będzie budował prestiż danego zakładu pracy. Dlatego moją propozycją jest wprowadzenie pomocy tym przedsiębiorcom, którzy odchodzą od najniższych krajowych. Ja rozumiem staż, ale potem zaczyna się normalna praca. Dzisiaj w wielu zakładach pracy prowadzi się szkolenia specjalne, jak zbudować więź między pracownikami a pracodawcą. Ja uważam, że żaden pracodawca nie ma zamiaru i nie chce płacić najmniej swoim pracownikom, ale do tego trzeba mu stworzyć system. Obniżenie podatków dla osób, które odchodzą w perspektywie od najniższej krajowej, jest dla mnie priorytetem. Drugą sprawą, dzisiaj przy dużych zakładach pracy, a takich nam najbardziej w Grudziądzu brakuje, uważam, że muszą być przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy zakładach pracy. Dzisiaj musimy zapewnić im dostępność, bardzo dobre połączenia, komunikację,
kiedy kończymy zmianę, szybko wsiadamy w transport miejski, docieramy do swoich miejsc. Dzisiaj budujemy warunki dla pracownika, warunki dla pracodawcy. Ten czas robót publicznych i tego, o czym wspominał mój przedmówca, mija. Dzisiaj po prostu musimy zrobić wszystko, żeby ci, którzy wyjechali tylko na krótko, ostatnie zdanie, na krótko, za granicę, bo ja chcę wierzyć, że wyjechali na krótko i że rodzina nie musi rozmawiać przez Skype'a. W związku z tym, żeby mieli powody do powrotu do Grudziądza, bo to bardzo dobre, ciekawe miasto. Pan Mirosław Roszkowski jeszcze nic nie mówił w tej sprawie. No właśnie, proszę Państwa, najtrudniejsze są rozwiązania proste. A tutaj wydaje mi się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Mianowicie wszyscy pewnie pamiętają, bo jak patrzę po sali, to na pewno sięgają wstecz, jak była taka ustawa Wilczka. Była bardzo prosta, która spowodowała, że nagle w Polsce powstało 3 miliony nowych miejsc pracy. 3 miliony, proszę Państwa. I powinniśmy w tej chwili znowu wrócić, pójść w tym kierunku. Może nie od razu, może nie ten, ale powolutku iść w tym kierunku. Jeżeli weźmiemy z powrotem tą ustawę Wilczka, to z każdym rokiem od niej powoli odchodziliśmy. Na korzyść urzędów. Urzędy, urzędnicy zaczęli przejmować rolę przedsiębiorców. Tu niektórzy z panów są, temu się przyczynili, tak? Bo pełnili te kadencje i tak się przyczynili do tego. Proszę Państwa, nie możemy ludziom proponować zamiast pracy zasiłki czy dotacje. To jest jałmużna w sumie. Dajmy im pracować. Pozwólmy im pracować. Urzędy powinny sprzyjać temu, nie zastępować przedsiębiorców. Urzędnicy nie są od tworzenia nowych miejsc pracy. Wyjdzie to na dobre dla urzędników, dla młodzieży, która w tej chwili ucieka i dla nas wszystkich z korzyścią. Musicie to Państwo zrozumieć, że to będzie korzystne dla nas wszystkich. Pan Andrzej Wiśniewski. To jak podchodzi się u nas, nawiązują to do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, nawiązując do tego, jak tu traktowani są przedsiębiorcy, to wystarczy popatrzeć, co wyprawia się z grudziąckim Śródmieściem od 3 lat. Bo tak naprawdę to nieważne, czy tam się remontuje tory, czy cokolwiek. To, co zrobiono z grudziąckim Śródmieściem, z grudziącką starówką pod względem wygonienia, wypędzenia stamtąd przedsiębiorczości, to woła o pomstę do nieba. Tam stracono kilkaset miejsc pracy. My mówimy o poszukiwaniu inwestorów. My inwestorów znajdziemy bardzo szybko, jeżeli tylko potrafimy. Proszę pana, nie musi pan szukać inwestorów. Wystarczy, że pozwoli im pan działać. A pan nie pozwala. Pan był prezydentem dwie kadencje. Pan tą przedsiębiorczość cały czas zabijał. Ale a nie pan, ją. Nie, no mówi pan jak pan chce, w jakim sposobie pan chce ją przyciągnąć? Nie ma pan pojęcia o mieście, do którego prezydentem pan chce zostać. Czego, proszę pana, nie wybieramy miasta tutaj. Udowodnił. Wybieramy gospodarza. Dobrze. Sprawdzamy jego kwalifikacje. Tak. Dobrze, ale wypadałoby, żeby ten gospodarz jakieś pojęcie o swoim mieście miał. Więc proszę Państwa, wracając do istoty sprawy. Lekarz, żeby leczyć, przepraszam. Bardzo, pozwólmy dokończyć panu Andrzejowi Wiśniewskiemu. Pan potem wniesie swoje sugestie i potem pan Robert Malinowski. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Grudziąckim Śródmieściu i na Grudziąckiej Starówce. Powtarzam jeszcze raz. Tu zniszczono kilkaset miejsc pracy w ciągu ostatnich 3 lat. I wystarczy tchnąć życie, zwalniając wszelkich opłat, podatków, robiąc z tej części miasta strefę bez danin, bez podatków i tak dalej, i przedsiębiorczość sama na ten teren wróci i wtedy... Dlaczego pan nie robił tego, jak był pan prezydentem? Bo wtedy nie było takiej potrzeby, ponieważ tam ten handel i te zakłady funkcjonowały. Gdyby pan coś wiedział, gdyby wtedy bywał pan w Grudziądzu, to na ten temat miałby pan... Pani Anna Wiśniewska.
Ja tutaj odniosę się do pani Mariuli Sokołowskiej odnośnie tych żłobków i przedszkoli. Faktycznie, jeżeli chodzi o żłobki, warto tutaj zwiększyć tą ilość, ale chciałabym przedstawić też tutaj to, co mówi również pan Malinowski, potwierdza pan Rożkowski, chodzi o przedsiębiorczość. Ja przede wszystkim na tym się opieram. Opieram się również na promocji tego, czego mnie uczono, bo po to wyjechałam z tego miasta na uczelnię i poświęcałam swój czas, żeby się uczyć, po to, żeby tutaj wrócić i to wykorzystać, proszę państwa. I między innymi teraz tutaj to przedstawić. Jeżeli żłobkowe czy przedszkola. Jest przykład niedaleko w gminie obok Grudziądza, gdzie pan, który uczęszczał do tego żłobka, tak bardzo tego przedszkola, tak bardzo kochał to swoje przedszkole, gdzie gmina chciała je zlikwidować i założył stowarzyszenie. Zawiązał to stowarzyszenie z wszystkimi rodzicami, którzy mają dzieci właśnie w tym przedszkolu i można to zrobić i miasto wcale nie musi dopłacać do tego. Wystarczy, że wyda odpowiedni lokal na to, żeby płacić oczywiście czynsz, oczywiście to ogrzewać. Odnośnie tej przedsiębiorczości, tutaj wspomniał pan Rożkowski, owszem, nie należy wyganiać inwestorów z miasta. Faktycznie oni przyjdą, oni przychodzą. Do mnie dochodzą takie głosy przy różnych rozmowach, gdzie zarówno osoby, które chcą otwierać szkoły w naszym mieście, prosząc między innymi pana prezydenta o to, aby udostępnił jakiś lokal, gdzie osoby, które chcą otwierać działalności, tu jest też temat między innymi tych naszych zakładów mięsnych. Ja bym podjęła tutaj jeszcze jeden temat, wyglądu naszego miasta i tej starówki. Kto chciałby otwierać jakąkolwiek przedsiębiorczość przy takim wyglądzie? Cieszę się, że będzie to rewitalizowane. Ale teraz trzeba pomyśleć o promocji tej rewitalizacji, tej starówki. Jakie czynsze, jak to ma wyglądać? Wiele miast godzi się na to, aby wpuścić inwestorów, nie pobierając dodatkowych opłat właśnie za to, że na tej starówce swoje lokale, oczywiście przez pewien czas, swoje lokale ulakują. I myślę, że to byłoby odpowiednie zaproszenie. I to trzeba promować już teraz, kiedy jesteśmy na progu tej rewitalizacji. Stawiamy kropeczkę. Pan Rożkowski, Mirosław jeszcze chciałby, czy już wyczerpał pan? Nie, w tej chwili dziękuję. Wyczerpał pan? Wobec tego Robert Malinowski. Szanowni Państwo, no ja nie mogę takich czasami tu bajek opowiadać. Ja muszę mówić wszystko, co jest zgodne z prawem i zgodne z formalnymi wszystkimi zasadami. Ja zaraz powiem, co są bajki. Po pierwsze, w naszym mieście jest pomoc dla przedsiębiorców. W każdym mieście, w każdej gminie są dwa organy. Rada Gminy i jest wójt, prezydent, burmistrz. Rada Gminy ma uchwały na rzecz przedsiębiorców zgodne z naszym ustawodawstwem. One idą tylko i wyłącznie w zależności od wielkości inwestycji i w zależności od ilości miejsc zatrudnionych. U nas w Grudziądzu są takie uchwały. Każdy przedsiębiorca może działać w ramach de minimis. To jest taka pomoc, która jest ograniczona kwotowo. Więcej nie może być. Więc nie można zwalniać przedsiębiorców, szanowna pani kandydatko, pani Sokołowskiej mówię, w zależności od tego, że jak dadzą więcej pieniędzy, to się ich zwolni. Nie ma takiej prawnej możliwości na dzień dzisiejszy w Polsce. Drugie, szanowni państwo, przedszkola prywatne nie są za darmo, mówię to do drugiej kandydatki. Każdy samorząd dopłaca do tego... Mówię o stowarzyszeniach, proszę pana, a nie o prywatnych. Pan chyba nie dosłyszał. Ale to jest to samo. Każde przedszkole prowadzone przez inny podmiot nie mówię, niż samorząd... Nie mówię, że jest za darmo. Moje dziecko chodziło do takiego przedszkola, proszę ale państwa. Ja bym, ja wiem, ale ile bym chciał kosztuje coś... takie przedszkole, a ile kosztuje szanowne przedszkole... Szanowne panie, zróbcie coś, co bym mógł powiedzieć mieście. Tutaj. Umówmy się w ten absolutnie sposób, że pani potem odpowie, tak? Potem pani odpowie. Proszę państwa, przedszkola funkcjonują obojętnie jak, czy przez stowarzyszenie, czy przez prywatną osobę w ten sposób, że ustalają cenę jakąś. Do tej ceny miasto dopłaca 75% kosztów w przedszkolach samorządowych. Wszyscy. Oprócz tego jakieś tam opłaty są przez osoby wnoszące te dzieci. W mieście nie ma problemu z przedszkolami, ze żłobkami. Mamy ponad 3300 miejsc, nie mamy problemów, a jeżeli jest, to proszę mi powiedzieć, kto nie ma dziecka w przedszkolu. Jasne. Chciała pani pewnie mieć koło domu, a nie tam na przykład, to jest co innego. Ja mówię globalnie, w mieście nie ma problemów z miejscami w przedszkolach. Jest problem, bo niektórzy chcą iść do tego przedszkola, a do tego nie chcą. I tu są wolne miejsca, a tu się ubiegają ludzie. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Panie prezydencie, zarządzu, a ja jeżeli mogę wejść słowo, mam pytanie. Skąd się biorą te dopłaty do tych przedszkoli? Ustawowe w Polsce takie są rozwiązania. W Polsce, gdzie by pan nie był, czy w Wrocławiu, w Łodzi, czy w Grudziądzu, takie są rozwiązania prawne. Drenuje się kieszenie mieszkańców. I ja bym chciał jeszcze iść do samorządu. I stąd biorą się te dopłaty. Jeszcze odpowiedź. W ten sposób zabija się przedsiębiorczość. I kończymy tę część naszej debaty. Starówki, tak, w Grudziądzu starówka, tak jak w większości miast w Polsce, zmniejsza się działalność gospodarcza na starówkach z zupełnie innych powodów. Powstają markety i supermarkety i też żaden prezydent ani w Grudziądzu,
ani w innej części Polski nie spowoduje, że mieszkańcy nie będą kupować w supermarketach, a będą kupować w mniejszych sklepach. Nie ma takiej możliwości. Gdzie na Starówce jest supermarket? W Grudziądzu jest supermarket. Podejmuje trudna decyzja. Przebudowa Starówki jest decyzją trudną. Ale to trzeba zrobić. Starówka nie była, te wszystkie ulice w mieście, czy na przykład ulica Legionów, Grudziądzanie wiedzą, nie była od wojny, przed wojną, nie wiem, nie była nigdy remontowana. Jasne, że decyzja o remoncie, o modernizacji jest bardzo trudną decyzją. Układano kostkę przecież. Ale trzeba tą decyzję podjąć, żeby to raz nareszcie na kilkadziesiąt lat był spokój. Rozpruwając całe miasto na okres 3 lat, prawda, i wypędzając stamtąd wszelki handel, usługi i tak dalej. To jest jedyna technologia, jaką zda. Nie ma innej technologii, szanowny panie kandydacie, na dzień dzisiejszy. Praca przy tej inwestycji w kilku miejscach powoduje, że kilkukrotnie jest to szybsza. Nie wyobrażam sobie innej organizacji. Jeszcze pani Mariola Sokołowska. Wyobraża pan sobie, no to prawda. Teraz pani Mariola Sokołowska, ponieważ najmniej w tej części mówiła. W tej części najmniej, ponieważ oferuje mieszkańcom, naszym wyborcom, to, co będzie służyło naszej przyszłości. Opowiadanie o przeszłości nie ma żadnego sensu. Trzeba podejmować natychmiastowe działania, jakie jest, mieszkańcy wszyscy wiedzą. Proszę państwa, to, jak są prowadzone inwestycje, też wszyscy wiedzą. W związku z tym, gdyby były konsultacje społeczne, uniknęlibyśmy wielu nieprzewidzianych właśnie takich sytuacji. Dzisiaj żadna inwestycja nie może być prowadzona bez tego, zanim rozpatrzymy wszystkie plusy i minusy tej inwestycji, czy dzięki tym udogodnieniom, które na pewno są potrzebne, po prostu przestaną funkcjonować firmy, czy ludziom nie dzieje się krzywda. W przypadku mieszkań na Libelta i Żeromskiego też podjęto decyzję, żeby zarobić na sprzedaży mieszkań. Ta dyskusja mogłaby trwać i trwać, no tak, ale też ucierpieli ludzie. I jaki będzie, ale to jest też rozwój Grudziądza. Mówimy o rozwoju, o wizerunku Grudziądza, o przedsiębiorczości. Mówimy o wielu decyzjach. Ja nie podejrzewam, o złe zamiary, tylko po prostu zabrakło w tym wszystkim konsultacji społecznych i nadzoru inwestorskiego. I kończę. Jeszcze jedno pytanie, tak? Jedno pytanie? Jedno pytanie do wszystkich kandydatów. Takie króciutkie. To kto na nie odpowie, czy, jak nie czy, dyskusji? Czy lubią swój zawód? Jeżeli lubią, to może niech każdy się zajmie tym, co potrafi najlepiej. Wtedy może Grudziądz będzie wyglądał tak, jak powinien. To było pytanie retoryczne, na tym kończymy. Ja.